Do Turcji trener Kamil Kiereś powołał 30 zawodników. To o 5 zawodników więcej niż poprzednio. Wybrana kadra wyruszy na obóz w nocy z czwartku na piątek. Trener powołał troszkę więcej zawodników młodych. Także ta grupa jest dosyć pokaźna. Każda z pozycji jest bardzo silnie reprezentowana. Mamy tym razem aż 5 nominalnych napastników. To na pewno cieszy i daje dużo rozwiązań. Podczas zgrupowania w Turcji drużyna PGGKS-u Bełchatów rozegra 4 mecze kontrolne z wymagającymi rywalami. 2 z nich występowali minionej jesieni w europejskich pucharach. Myślę, że najbardziej rozpoznawalny z nich, to taka ciekawostka, to NK Maribor, który grał jeszcze w listopadzie w Chelsea Londyn w Lidze Mistrzów. No także rywal naprawdę z dosyć wysokiej półki. Zobaczymy, jak się zespół sprawdzi. To będzie na deser, to będzie ostatni sparing przed wylotem. No a poza sparingami, no cóż, no praca codziennie, 2 treningi. Po to tam lecimy, żeby trenować na już trawiastych boiskach, a nie na sztucznych. Siłownia, basen, ćwiczenia ogólnorozwojowe, praca cały czas nad motoryką, ale już kierunek bardziej piłkarski. Sprawdzanie wariantów 4-4-2, 4-2-3-1 i różnych ustawień zawodników. No i ta praca ma przynieść efekty już od 14 lutego w meczu z Podbeskidziem. Kadra GKS-u Bełchatów w Turcji będzie przybywać do 4 lutego.